Cześć, witajcie, z tej strony Zdzichu. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z numizmatyki. Na prośbę widza, pod ostatnim odcinku z 500 koron czeskich, kiedy dałem Wam po prostu wybór, jaki materiał z numizmatyki pojawi się następny, no, pojawił się jeden komentarz, który powiedział prosto i definitywnie 2 miliony. Więc na prośbę widza Tomasza Tomasza, no po prostu... Dzisiaj porównamy sobie te oto banknociki. Dobrze, chciałbym tak powiedzieć, na początku troszeczkę faktów historycznych. 2 miliony złotych zostało wprowadzone w roku 1992 do obiegu i było w obiegu aż do bodajże 31 grudnia roku 1996, ponieważ już od 1 stycznia roku 1997 jako największy nominał poprzedniej serii banknotów, które zastąpiła nowa złotówka do, po denominacji w skali 1 do 10 tysięcy, no został oczywiście zastąpiony. 200 złotówką, która już jak na rok 97 była kwotą potężnych rozmiarów. No, wiecie, to był czas, kiedy złoty był bardzo mocny naprawdę, naprawdę bardzo mocną mieliśmy wtedy walutę. Ludzie zarabiali no w kilkusetkach, w setkach, w kilkuset, kilkaset złotych nie było takich, że ktoś zarabiał 2 czy tysiące, ktoś zarabiał kilkaset tysiąc, może półtorej, i to było naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Bo wiecie, po waloryzacji, jak ktoś przed e, oczywiście tą zmianą, denominacją zarabiał na przykład 6, 7, 8, 10 milionów, to była taka no dosyć duża już pensja. No to po denominacji wychodziło to 1000 złotych. Dobrze, ale to nie jest główny temat tego odcinka. Ciekawostką jest to, że ten banknot weszedł w trzech wzorach. Nic one za bardzo się od siebie nie różniły. Różniły się jedynie zabezpieczeniami oraz datą datą wyjścia. Chociaż, no, doszło do jednego nieporozumienia. I tutaj właśnie widzimy 2 miliony złotych. Główny wizerunek to oczywiście Ignacy Jan Paderewski. Według mnie, no, dosyć ładnie ta postać została pokazana. Ładna horystyka, różnokolorowa, nie taka, wiecie, smętna jak dolar amerykański jednokolorowy. Chociaż ja uważam, że dolar też ma, jest bardzo pięknym. To jest taki typowo klasyczny zielony banknot, tak zwana, według mnie, mamona. Ale... Myślę, że banknoty w ogóle z serii Wielkiej Polacy naprawdę bardzo ciekawie się prezentowały. Jak wiemy, już mamy rok 92, czyli Polska rzeczpospolita Ludowa upadła już 3 lata wcześniej, ponieważ chyba w grudniu 89 nasze państwo zmieniło swoją, swoją nazwę z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na Rzeczypospolitą Polską. Dobrze, ale przyjrzyjmy się bardziej temu banknotowi, bo chciałbym się skupić na paru rzeczach. Nie wiem, czy to będzie widać... Ale znak wodny albo nie, po prostu zrobimy teraz malutkie cięcie, a raczej inne ujęcie, które na numizmatyce nie y, często się pojawia. Wybaczcie, że troszeczkę nieprofesjonalnie, ale chciałem Wam najbardziej pokazać właśnie zabezpieczenie tego banknotu. To jest banknot z 92 roku, właśnie ten pierwszy, który został wypuszczony z błędem, ale to już się przyjrzymy w lepszym ujęciu. Ja chciałem Wam tylko pokazać oczywiście znak wodny. A tutaj drugi banknot, który za bardzo się nie różni od siebie, ale różni się na pewno zabezpieczeniem. Widzimy tutaj wstęgę zabezpieczającą, na której widzimy napis NBP, Narodowy Bank Polski oraz całkiem inny wizerunek orła. Tamten był jeszcze orłem w koronie, ale w postaci całej, który był używany wcześniej, w latach 80., w wcześniejszych nominałach za czasów Rzeczypospolitej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a tutaj mamy już, według mnie, pięknego, piękną, przybli piękne przybliżenie na profil y, naszego bielika. Dobrze, odłożę teraz banknocik i zaproszę do już profesjonalnego ujęcia, jeśli tak to można nazwać wybaczcie, że tak to przedstawiłem, ale po prostu nawet jakbym pokazywał go pod bokiem z kątem, to po prostu nie ukazałbym to, co Wam chciałem tak w 100% pokazać, po prostu no i nagrywam, to jest godzina już 20.32, ponieważ mam w planie pokazać ten odcinek już dla Was wczesnym rankiem, żeby on się na, na kanale pojawił, czyli może oglądacie to już południem, po przed południem albo w południe lub po południem 23. czerwca roku 2022 Dobrze, no i tył tego banknotu, według mnie, jest najciekawszy. Przepraszam, że teraz tak widzicie, po prostu nie umie go tak za bardzo chwycić, więc troszeczkę go przesunę. No i tak on się prezentuje. Według mnie jeden z najpiękniejszych, po prostu najpiękniejszy chyba wizerunek naszego orła. To jest orzeł, oczywiście bielik, używany w polskim. Jako polski herb w, w czasach II Rzeczpospolitej. Piękny wizerunek również tego orła znajduje się na 500 złotówce z Tadeuszem Kościuszko z roku 1919, który również na kanale już wcześniej się pojawiło. I co jest istotą tego banknotu? Istotą tego banknotu jest ten mały szczegół, ale jak bardzo istotny. Tutaj, przyjrzyjcie się. Sejm konstytu, Konstytucji. Po prostu zabrakło. N, n-ki przed Y. -kiem. No i po prostu to jest błąd. Tak, to jest po prostu jedyny chyba błąd, jeden z niewielu błędów, na pewno jedyny w całej serii, a jeden z chyba niewielu, chociaż jak za bardzo się nie spotkałem z innym naszym, po prostu, po prostu w, naszym, w naszych banknotach rodzimych. I ten błąd powiem Wam kosztował e, kiedyś, jeszcze parę lat temu. Numismatyków kosztował bardzo, bardzo dużo. Ponieważ ten banknot jeszcze parę lat temu, bodajże, no, zaokrąglimy tak, 10 lat temu był warty kilka tysięcy złotych. Był to banknot ekstremalnie rzadki i ekstremalnie drogi. Ale wszystko skończyło się wtedy, kiedy Bank Polski, Narodowy Bank Polski, przepraszam, ale pójdę do swojego biureczka, bo chyba tam tu się znajduje. Wypuścił oto w takich klaserkach a raczej w takich oto elementarzach. E, pozwólcie się, że oddale. O w takich oto y, klasereczkach. Widzicie, muszę jeszcze bardziej oddalić. E, całą serię. Całą serię tych banknotów od y, 10 złotówki do 2 milionów W wszystkich rodzajach 2 miliony były w trzech sztukach, milion w dwóch sztukach, 50 tysięcy, 100 tysięcy, 500 tysięcy w dwóch sztukach. Naprawdę, tam się i ja rozmawiałem wiele razy z różnymi numizmatykami i po prostu w tych yy, oto klaserkach, w tych albumach dochodziło do takich, y, do takich rzeczy, że po prostu najlepsze serie, które kiedyś były właśnie bardzo drogie, albo właśnie z tym błędem, to wszystko razem, od 10 zł do. 2 milionów, wiecie, ile kosztowało? 190 zł. Jak ktoś rok czy parę miesięcy wcześniej przed wydaniem tego albumu zapłacił za ten banknot kilka tysięcy złotych, a cena po wydaniu albumu diametralnie spadła do bodajże nie wiem, może 200-300 zł, to była no po prostu wpadka. Tego się nie da opisać. I to nie tylko w tym banknocie. W tym to jest największy przykład. Najlepszy przykład, bo on kosztował kilka tysięcy złotych. Ja go nabyłem rok temu czy dwa, wiecie za ile? Za 100 złotych. Za 100 złotych go nabyłem. A nawet powiem mam za 90. Eee, no, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, ale normalnie. Strach się bać po prostu, co ta numizmatyka czasami umi jest w stanie zrobić. No i tutaj mamy, poczekajcie, niech się to troszeczkę wyoszczy, ten sam banknocik, 2 miliony złotych, również z serii A, co jest nad wymiar ciekawe, ale jak widzicie, różni się on dosyć istotnie przez najbardziej zabezpieczenia, jak widzieliście orła bielika w profilu, wstęgę zabezpieczającą. Kolorystyką również się różni, ale najbardziej różni się nominałem. Bo te dwa miliony tutaj mamy czerwone, a tutaj mamy takie mniej czerwone, takie powiedziałbym, różowe. Wiecie co, nawet może zrobimy taką. Jeśli przepraszam, że w tym odcinku tak miotam, ale po prostu chcę Wam, żebyście je tak bardziej zaobserwowali, i po prostu powiedzieli, który bardziej Wam się podoba. Według mnie lepiej prezentuje się ten z 92. Nie wiem, tak po prostu subiektywnie, widzicie, on tutaj jest taki. Kolory są bardziej tutaj intensywne, tutaj są, w ogóle ten jest bardziej intensywny w kolorach, ten jest taki jakby bardziej taki wygładzony pod względem kolorystyki. Porównajmy tył, bo tył jest najbardziej istotny oczywiście z jednego, to, z jednego względu, tak jak wcześniej spojmał, wspomniałem, ten oto z dołu banknocik ma ten błąd, a ten jego nie ma, poczekajcie. Coś problem jest z wyłoszczeniem. o już chyba się wyłoszczyło. Jak widzicie, konstytucyjny już błędu tutaj nie mamy, a tutaj no, nadal jest. Kolorystyką, te banknoty najbardziej się różnią kolorystyką i nawet ta nota BN, ten bez błędu jest tańszy niż ten z, z błędem. To taka taka ciekawostka. Może dlatego, że to też troszeczkę wszystko podróżało już, bo zanim go dałem, około miesiąc nie. 2 tygodnie temu 120-130 zł, dlatego brakuje mi jeszcze jednego nominału, czyli 2 miliony z 92, bo od razu w 92 roku ten banknot z błędem został wycofany z obiegu i trafił już poprawiony bez błędu. Dlatego można powiedzieć, to jest troszeczkę zagmatwane wszystko, ale podsumowując, były trzy rodzaje 2 milionów złotych. Pierwszy z 92 z błędem, drugi również 92 z 92 bez błędu, ale z tym samym znakiem, znakiem wodnym, bez stęgi zabezpieczającej. I w 93 roku wyszła trzecia seria, trzeci już trzeci z kolei banknot 2 milionów z nowymi zabezpieczeniami, również bez błędu. Tak samo było z milionem z 91. On też wyszedł z bez błędu, ale w 93 już znowu został zabezpieczony. To już można powiedzieć, porównamy w innych odcinkach, ponieważ 2 milionom, milionom, milionom w nominale jednym już się przyjrzeliśmy, na którym Was również zapraszam do tego odcinka. Odcinka. To jest bodajże Polskie Miliony, kiedyś to było. Jeden z pierwszych odcinków na kanale, ale na pewno myślę, że również kiedyś powinniśmy się dokładnie przejrzeć też bardzo ładnemu banknotowi o nominale 500 tysięcy złotych, ponieważ też kiedyś się niemu jemu przejrzeliśmy, ale bodajże już tylko w jednym, w jednym nominale. Tak, bez tego drugiego z 93. Wow, 12 minut. No. Jeśli dotarliście do tego momentu, to Kozak bardzo Wam dziękuję. Nie wiem, teraz będzie na pewno jakiś odcinek z turystyki rowerowej, ale też myślę, że może coś się może pojawić z serii tłumaczenia rokowych przebojów lat 80., 90. na język polski, ale z numizmatyki mam, powiem Wam troszeczkę nowości. Na pewno pojawi się, pojawią się, tak jak już mówiłem, ruble białoruskie, a później. Może coś ciekawego, forinty, może nawet i chrywny ukraińskie, bo dostałem, dorwałem jeden ciekawy banknot. Ale to już zapraszam Was do kolejnych odcinków. No i, no i dziękuję, że dotarliście do tego momentu. I widzimy się już niebawem. Cześć!